Cześć, siemanko, dzisiaj przyjechałem na pole zobaczyć kukurydzy oraz trawę, łąkę do koszenia. Na kukurydzy przyjechałem zobaczyć, jak rośnie i czy można już pomału pryskać. Na kukurydzy pojawia się na każdej kukurydzy praktycznie pojawiają się 3-4 liście, już tutaj na tej czwartej wychodzi, więc myślę, że już można pomału zaczynać pryskać. Już o, jest, już wychodzi zielsko, zboże, trawa, nie wiem, coś już wychodzi, no, zielsko. I będziemy pryskać. Może jutro zobaczymy, dzisiaj troszeczkę wiaterku jest. Dzisiaj mamy wtorek. Dokładnej daty nie pamiętam, ale to już ostatni wtorek w tym miesiącu. Zaraz zresztą zobaczę. Mamy dzisiaj 28 maja i tutaj tak to właśnie wygląda. Trawa będzie tutaj, trawa tak jak widać już całkiem spora, można kosić, ale to już myślę dopiero w poniedziałek 1 czerwca, znaczy pierwszego to nie, pierwszy to będzie niedziela, drugiego albo 3 czerwca będę kosił tą trawę już. Już niektórzy u mnie w wiosce pokosili co nieco pobelowali. No. A ja będę sam zaczynał. Już ja zresztą dla krów trochę. Dla krów już koszę. Koszę dla krów, zbieram belarką. Już tam chyba na jednym kawałku wyszło mi 10 bel, coś koło tego, z pół hektara tam jest i wyszło 10 bel, więc fajna łączka jest tam i zawsze tam trawa rośnie dobrze. Dobra, teraz przejdę się po tej kukurydzy, zobaczyć tutaj, gdzie słabo było zaorane. Tu, gdzie słabo było zaorane, czy powschodziło, czy nie powschodziło. No, gdzie nie, gdzie coś tam się przebija. Coś się przebija tutaj. No, ale zielsko rośnie. Da się adęgo albo majstra i będzie. I będzie dobrze. No tutaj fajniejsza już taka. Rośnie, widać, są widoczne pasy zieleni kukurydzy. Przebijają się przez te zielone zielsko. No. I jutro w środę albo w czwartek. To też zależy od wiatru. Jeżeli wiatru nie będzie, no to szybciej się popryska. Jeżeli będzie, no to trochę później. No, widać, dobrze widać te paski kukurydzy. Widzę praktycznie nic nie powybierane tak naprawdę. Fajnie tutaj wrony. Wron praktycznie nie ma na tych polach tutaj tak dużo. Znaczy, jak orało się, no to było tego widać, nie? Ale tak teraz patrząc, no to nie ten. Widać, że nie wybierały tej kukurydzy. My tam kukurydzy tam od niczego nie zaprawialiśmy, tyle że co oryginalnie w worku sobie była zaprawiona. To tylko tyle.
pole widać ładnie wschodzi. Tutaj już takie całkiem spore pojawiają się trzy liście. Czyli można uznać, że będzie rosła w tym roku kukurydza dosyć spora. Miejmy taką nadzieję, żeby u wszystkich fajnie powschodziło. I to będzie chyba wszystko. Jeszcze popryskać, będzie popryskane, to też coś tam się nagra. I że tak powiem, dla mnie minie tam dzień, dwa, a dla was parę sekund. Siemka, dzisiaj pryskamy. Jest godzina 6 rano, wtorek. Spotykamy się po tygodniu, pryskamy po tygodniu. Minął tydzień. Idę sobie z tyłu za opryskiwaczem z tego względu, że tam są te odpowietrzniki czy co tam, jak to się nazywa, to dokładnie nie pamiętam. I się po prostu zbyt duże ciśnienie jest i wypadają. Jest tak to słabo zrobione, że wypadają. Pryskamy 200 litrów na hektar i mam zalane 600-650, to jest cała beczka już zalana. Żeby sterczyło, będzie dobrze. Będzie z nakładką, czy nie będzie z nakładką? A bardzo dużą nakładką. Z bardzo dużą nakładką. No to jest kukurydza. Trochę, dużo, dosyć sporo zielska po tygodniu wyszło. Tutaj jeszcze widać obornik jest. Ładnie pryska, ładnie. Pryskamy Adengo. W tamtym roku też pryskaliśmy Adengo, w tym roku też. Więc w tamtym roku podziałało, w tym roku miejmy nadzieję, że też podziała, nic tam ten... nic tam więcej nie będzie się działo. Na pewno będziemy stosować jakąś odżywkę jednorazową, żeby troszkę wspomóc. W tamtym roku zastosowaliśmy i fajna porosła, zieloniutka. Jezu, jeszcze o jeden w tamtą. Kurde, jaką nakładkę robi, alera. Tyle nakładki. Masakra.
leciutki wiaterek się pojawił. Ale i miejmy nadzieję, że to nic tam nie ten nie wpłynie jakoś tam na te, na te pryskanie. Jeszcze dzisiaj będę coś jeszcze tam, jakieś belowanie, coś ten na pewno. Tam mam siano trochę. Trochę siana. Znowu będzie nakładka.